Genshinie mamy 7 elementów, no ale w przyszłości może to się zmienić. Oraz physical. Jest pyro, hydro, elektro, cryo, geo, dendro, anemo z physicalem. Te elementy mają różne reakcje, w które mogą wchodzić ze sobą. Na przykład pyro plus hydro da nam jakąś tam reakcję, elektro z pyro również coś tam się stanie i tak dalej. Więc na początek wypiszmy, jakie mamy typy reakcji, które następnie omówimy pojedynczo, co one robią. Reakcje w Genshinie, tłumacząc po angielsku, dzielimy na Amplifying Reactions, czyli reakcje wzmacniające nasze ataki, Transformative Reactions, czyli reakcje transformacyjne, co zmieniają nasze ataki, oraz Addictive Reactions, czyli reakcje addytywne, co tam dodają coś do naszych ataków. Reakcje w Genshinie mają drugie i w sumie trzecie dno, no ale na razie trzymajmy się najłatwiejszego podejścia do rzeczy. Amplifying Reactions są to reakcje, w które wliczamy pyro z hydro bądź cryo. I stricte mam tutaj na myśli pyro z hydro bądź pyro z cryo, ponieważ hydro z cryo zaliczamy do innego typu reakcji. Pamiętajmy, że statystyki postaci, która nakłada na element, nie mają znaczenia. Liczą się tylko statystyki postaci, która wywołuje tą reakcję, czyli nasze obrażenia, elemental mastery, krytyki itd. No i nakładamy na przeciwnika hydro, następnie zmieniamy na postać pyro i robimy magicznego vaporize'a. Damage vaporize skaluje się ze statystykami naszej pyro postaci i mnożnik wynosi razy 1,5. Jeżeli zrobimy na odwrót, czyli nałożymy na początku pyro i zaatakujemy za pomocą hydro, mnożnik będzie wynosić razy 2. Natomiast jak nałożymy cryo i zaatakujemy za pomocą pyro, mnożnik będzie wynosić razy 2. No i na odwrót nałożymy pyro, zaatakujemy za pomocą cryo, mnożnik będzie wynosić razy 1,5. Jeżeli Cię ciekawi, dlaczego melt ma mnożnik razy 2, a innym razem ma razy 1,5, no dlatego, że reakcja, która mnoży nasz damage razy 2, zjada więcej tego elementu z przeciwnika niż ta, co ma mnożnik razy 1,5. Czyli jest możliwość, że jak nałożymy pyro i zaatakujemy za pomocą cryo, bo zrobię zrobić melta, no to na przeciwniku jeszcze zostanie pyro. W zależności jaki set artefaktów mamy, bądź broń, konstelkę i tak dalej, no to set ognistej wiedźmy czy mony C1 mogą zwiększyć bonus damage od vaporize'a. Pamiętajmy, że kolejność nakładania elementu ma tutaj znaczenie. Reakcje transformacyjne, no to tutaj się zaczyna zabawa, no bo trochę tego jest, no ale po kolei. Mamy Burning, Superconduct, Swirl, Electrocharge, Shattered, Overload, Bloom, Burger, no i Hyperbloom. Chyba nie zapomniałem o niczym, mam nadzieję, że nie. Uwzględnię mnożnik również obrażeń, tak po prostu, abyście mieli wgląd, jakie skalowanie ma dana reakcja. Reakcje te skalują się z poziomem postaci i elemental mastery. Im większy mnożnik, tym większe liczby będziemy widzieć. Pamiętajmy o tym, bo dotyczy to każdej reakcji transformacyjnej. Oraz niektóre reakcje mają limit, ile razy je można wywołać, na przykład na pół sekundy, przez jakieś tam mechaniki wewnętrzne, tajemnicze, genshinowskie. Jeżeli będzie trzeba, to rozwinę ten temat, no ale to innym razem, nie na teraz. Więc po kolei. Burning. Burning powstaje, gdy dendro spotka się z pyro na przeciwniku. Wtedy przeciwnik się pali i dostaje obrażenia dookoła co 0,25 sekundy. Przez parę sekund. Mnożnik obrażeń do burninga jest razy 0,25. Reakcja ta nie może krytnąć, ale z jednym wyjątkiem. Superconduct. Reakcja ta powstaje, gdy na cryo nałożymy elektro i na odwrót. Superconduct zmniejsza odporność przeciwnika na ataki fizyczne o 40% na 12 sekund, ma czas odnowienia pół sekundy i przeciwnik może oberwać od superkondukta maksymalnie 2 razy w przeciągu pół sekundy. Czyli fizyczny def obniżamy o 40% na przeciwniku na 12 sekund, mnożnik damage'u od superkondukta jest razy pół, reakcja ta nie może krytnąć, no i physical postacie lubią tą reakcję, co nie? Swirl. No chyba znacie tą reakcję, prawda? Bo chyba poznajemy ją na samym początku Genshina. No ale jeżeli nałożymy NMO element na pyro, cryo, hydro czy elektro, to Swirl zada dodatkowe obrażenia od elementu, który zaabsorbuje. Jakiekolwiek reakcje zrobione przez Swirl użyją statystyk postaci, która wywołała tą reakcję, czyli poziom postaci, elemental mastery od anemo postaci. Na przykład,
Jeżeli przeciwnicy mają Pyro i Elektro na sobie i zrobimy Swirla, to zobaczymy Elektro, Pyro, Overload i Anemo Damage. Więc Swirl jest naprawdę silną reakcją i jest powód, dla którego zazwyczaj chcemy Anemo postawić w naszej drużynie. No jeżeli może ona po prostu wykorzystać sam fakt, że może zrobić Swirla i wykorzystać set Viridescent Venerer, bo bardzo lubimy Anemo postać z tym setem. Mnożnik obrażeń od Swirla wynosi razy 0,6, no i Swirl oczywiście nie może krytnąć. Electro Charge. Nakładamy Elektro albo Hydro na przeciwnika, który następnie jest pieszczony prądami. Podczas Electro Charge mamy oba elementy aktywne na przeciwniku. Możecie to zauważyć nad głową przeciwnika. Jeżeli użyjemy trzeciego elementu, na przykład Pyro, to te wszystkie elementy wejdą w reakcję ze sobą. Mnożnik obrażeń od Electro Charge jest razy 1,2 chyba, o ile pamiętam. Obrażenia wchodzą co pół sekundy, no i nie może krytnąć. Overload. Pyro plus Elektro równa się boom. No i tyle. Overload jest to reakcja, która należy do grupy Blunt Attack, czyli może zrobić Shatter na zamrożonym przeciwniku. Może powalić Ruin Guarda, jeżeli mu wystarczająco dużo Poise Damage nabijemy. Będzie rozrzucać przeciwników jak gnój po polu i Overload nie nałoży Pyro na przeciwników i przez co nie będzie reakcji łańcuchowej, ale zada Pyro Damage dookoła. Mnożnik obrażeń od Overload wynosi razy 2. Ma czas odnowienia pół sekundy oraz również nie może krytnąć. Shatter. Gdy zamrozimy przeciwnika, czyli nałożymy Cryo oraz Hydro, co daje nam Frozen, a Frozen po prostu nie zadaje obrażeń, ale może unieruchomić przeciwnika. Bossów niestety się nie da. No to możemy wtedy uzyskać reakcję Shatter. Shatter można zrobić za pomocą geoataku, blunt ataku, na przykład Overloadem, czy z postacią z Claymore. Niektóre skille również, na przykład od bomby od Kle na zamrożonego przeciwnika mogą zrobić Shatter. Na zamrożonego przeciwnika można zrobić również Melta, Superkondukta, Swirla oraz Crystallize, chyba o ile pamiętam. No i właśnie tutaj zauważcie, że bomby Kle robią Shatter Damage, a nie Melta. Ponieważ Kle, Elemental Skill, jest zaliczany do kategorii Blunt Attack, czyli na początku przede wszystkim ponad wszystko zrobi reakcję Shatter i później dopiero wejdą inne reakcje, na przykład Melt. Mnożnik damage'u Shattera wynosi razy 1,5, no i również nie może krytnąć. Bloom. Zielone szyszki możemy uzyskać, jeżeli Dendro spotka Hydro. Kolejność nie ma znaczenia, może istnieć maksymalnie 5 szyszuniek, a jakakolwiek próba stworzenia kolejnej zdetonuje pierwszą szyszkę, którą stworzyliśmy. Jeżeli natomiast stworzymy maksymalnie 5 i nie planujemy kolejnych, no to zaczną one wybuchać po 6 sekundach, w takiej kolejności, w jakiej zostały stworzone. Mrożnik damage od Blooma wynosi razy 2. Nasza postać oberwie małą częścią tych obrażeń, jeżeli zbyt blisko stoimy, no i nie może krytnąć, no ale z jednym wyjątkiem. Teraz tak, możemy zrobić lekkiego magika z naszą lokalną szyszunią. Jeżeli zaatakujemy tą szyszkę za pomocą Pyro bądź zrobimy Pyro Swirla Anemo postacią, czy też podczas bursta Beneta C6 i mamy infuzję Pyro, to powstanie burger reakcja. Brane są pod uwagę statystyki postaci Pyro, która wywołała tą reakcję, czyli poziom postaci plus Elemental Mastery. Burger reakcja robi wielkie boom i zadaje Dendro Damage. Mnożnik reakcji Burger wynosi razy 3. Nasza postać oberwie również częścią obrażeń, jeżeli stoimy zbyt blisko, no i reakcja ta nie może krytnąć, oczywiście z jednym wyjątkiem. Natomiast jeżeli na Dendro Szyszunię zaatakujemy za pomocą Elektro czy Elektro Swirlem, no to powstanie Hyper Bloom. I bardzo podobnie do Burgera, tylko różnica jest taka, że zamiast Pyro używamy Elektro, więc brane są pod uwagę statystyki Elektro postaci, która triggeruje tą reakcję. Hyper Bloom reakcja robi małe boom, a konkretniej z szyszuni robią małą naprowadzoną rakietkę i zadaje Dendro Damage. Mnożnik reakcji Hyper Bloom to jest razy 3. Jeżeli stoimy zbyt blisko, również możemy tym oberwać. Reakcja ta nie może krytnąć z jednym wyjątkiem. No dobra, pora abyśmy wrócili do reakcji Burning, Bloom, Hyper Bloom oraz Burger. Otóż mamy taką postać jak Nahida, a konkretniej jej konstelację drugą, która powoduje, że przeciwnicy, których trafimy z Seeds of Skunksa, mają stałą szansę 20% crit rate oraz 100% crit damage. Jest to wartość, która nie może ulec zmianie i statystyki waszych postaci nie mają wpływu na to kompletnie. Krótko mówiąc, Nahidy C2 powoduje, że te reakcje mogą zadać dwa razy więcej obrażeń z prawdopodobieństwem 20%. No ale dobra. Mamy za sobą pierwsze dwa tematy związane z reakcją. Został nam jeszcze jeden typ reakcji. Reakcje adytywne. Dzielimy je na Quicken, Spread i Aggravate.
Quicken powstaje, gdy połączymy dendro z elektro. Quicken może wejść w reakcję z dendro, elektro, pyro oraz hydro. Więc tak, Quicken plus pyro da nam burning, Quicken plus hydro da nam bloom, Quicken plus elektro da nam aggravate i Quicken plus dendro da nam spread. Zakładam, że burning i bloom mamy już za sobą, więc skupmy się na dwóch nowych reakcjach, które tutaj widzimy. Mamy aggravate'a i spread. Quicken samo z siebie nie zadaje obrażeń oraz nie zużyje się, jeżeli zrobimy reakcję aggravate czy spread. Mnożnik obrażeń od aggravate wynosi razy 1,15, natomiast mnożnik obrażeń od spread wynosi razy 1,25. I teraz najważniejsze. Obrażenia aggravate czy spread są dodawane jako bonusowy damage do naszych ataków i mogą uzyskać buffy od innych postaci. Jeżeli spojrzymy na tą małą regułkę, jak obliczany jest damage, to zobaczymy, że addictive bonus damage jest przed mnożnikami. Czyli jeżeli użyjemy bursta furiny naładowanego w pełni, to te 75% bonus damage będzie wliczony w bonusowy damage od aggravate'a. Czyli liczby, które będziemy widzieć na ekranie, będą większe. Oraz obrażenia od aggravate'a możemy zwiększyć za pomocą np. setu Thundering Fury. No i chyba to by było na tyle. No i w zasadzie to popatrzcie tutaj na listę z Wikipedii, co wspomaga jakie reakcje, które sety dadzą bonusy itp. itd. Mam nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć odrobinkę co z czym się je. Nie wchodziłem w szczegóły ile jednostek elementu co nakłada, czy które skille nakładają silny element, czy niesilny itd. Jeżeli będzie trzeba, to mogę przygotować materiał na ten temat. Wszystkie źródła, które wykorzystałem w tym filmiku znajdziecie w opisie. Niektórych informacji nie uwzględniłem, zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, to daj znać. Streamuję prawie codziennie na Twitchu po godzinie 14. Jeżeli potrzebujesz pomocy w Genshinie, to postaram się pomóc. Robię domeny regularnie z widzami, a czasem również robimy wypady, żeby pobić elitki. W razie czego to zapraszam, a tak to dzięki, że wytrwałeś do końca. No i trzyma dełko.